Włodzimierz Szalanowicz. Będziemy mieli dziś zaszczyt komentować dla Państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Wierujmy drużyny bez faworyta. Zaczynają. Liczymy na wspaniałe widowisko. Arszawin. Wilshere. Czy to wykorzysta? Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Od bramki za moment wznowienie gry. Podanie Ibrahimowicza przejęte. Arteta. Skutecznie dograł do kolegi. Piękne podanie. Mają teraz okazję. A jak niewiele zabrakło słupek. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Ładne podanie. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Gervinho. Arteta. Brawo, ładnie podał. No teraz, kiedy odzyskali piłkę, mogą kontratakować. Wykrycie i będzie szansa. A jednak udało mu się odzyskać piłkę. Benayoun. Van Persie. No on słynie z tego, że wykorzystuje narażające się okazje zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Arteta. Dobre przejęcie przez Milan. Aquiliani. No, dobra okazja będzie. Dobre, dalekie wybicie. Gervinho. Arszawin. Doskonale. Uderzył, ale prosto wywala. Milan w defensywie. Mamy rzut rożny dla przeciwników. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Patent. Zlatan Ibrahimowicz teraz. Tajwo. Aquiliani. Ibrahimowicz. Aquiliani. Celnie, dobrze. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Mark Van Bommel teraz. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Oddaje piłkę koledze. Ależ akcja. Nieudany atak. No i wywalczyli aut. Mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego.
Celnie do partnera. Czy to wykorzystanie? Nie ma gola, słupek! No i rzut rożny dla AC Milan. No i strata piłki, szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. To było bardzo niebezpieczne zagranie, szczególnie w polu karnym. Kapitalne zagranie, ależ niewiele zabrakło, by objęli prowadzenie. Jervinho. Koniec pierwszej połowy. Na razie koniec emocji. Mamy remis. Zespoły schodzą do szatni po pierwszej połowie przy wyniku remisowym. Ale ten rezultat bardzo dobrze oddaje przebieg pierwszej części spotkania. Wilshere. Wilshere. Gibbs. Arteta. Fenayoun. Nie zdążył za nim. Znakomicie, w tempo. Arteta! Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Teraz Ibrahimović. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Piłka przekracza linię końcową, no i rozpoczną od własnej bramki. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Arteta. Jervinho. Oddaje piłkę koledze. Fenayoun. I po odbiorze strata piłki. No i Ibrahimović. Podanie. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Może być groźnie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. W ostatniej chwili przejęli. Ambrosini. Podanie. Uderza! Nie, tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Seydorf. Futbolowa La Scala, stadion San Siro, nazywany jest także często stadionem Giuseppe Meazzi, od nazwiska zasłużonego zawodnika mediolańskich klubów. To rzeczywiście była wielka gwiazda włoskiej piłki, występował w latach 30-40. Jednak częściej spotykamy się z nazwą San Siro, która pochodzi po prostu... Jest okazja! Jeszcze jedna. Spójrzmy, piłka w polu karnym. Czy to wykorzysta? Świetnie zblokował. No i teraz Milan będzie rozgrywał. Co zrobi sędzia? Tylko upomnienie. Sędzia chyba już mógł sięgnąć po kartkę. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Gibbs. Ładne zagranie. Uderzenie. Karny dla Arsenalu.
Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego zapału. Wspaniała bramka. Można się było spodziewać, że zamieni karnego na bramkę, ale zawsze pozostaje niepewność. Zwłaszcza, że ten bramkarz przecież wiele razy bronił już karne. W tym spotkaniu było wszystko, tylko brakowało właśnie bramki. W końcu padła i mam nadzieję, że rozpruje się teraz worek z golami. Seydorf. No i Ibrahimović. Brawo za to podanie. Ale z podanie, jeśli to wykorzystają! Grając zdecydował się na strzał. Ależ ładnie to obronił. Pokazał, że jest wielkim graczem. Niesamowicie spisuje się w dzisiejszym meczu bramkarz. Spójrzmy, nawet bramkarz poszedł wspomóc kolegów przy tym rzucie rożnym. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Gra będzie wstawiana od bramki. Gibbs. Słabo gra w obronie. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Song. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Nie udało się rywalowi wykorzystać tej akcji do końca. Kapitalny przechwyt. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie.